Hey bro, it's Jimmy. Couldn't reach you, so I'm leaving you a voicemail. Listen up, you won't believe this. I'm in Sunset City right now, and it's absolutely insane, bro. This city is a real paradise for street races. It's got everything. Wild races, crazy drifts, massive cash prize, awesome cars, and tons of tuning. Even the local cops are cool with us, as long as we don't push our luck. And it's all thanks to StreetNet. This new app for races is a total game changer. You can earn a ton of money just by winning races. StreetNet has turned into a full-blown network for street races. This is your chance to start fresh, man. Don't miss it. I'll start fresh if I just clean myself. Siema! Kary X Street wyszło w końcu po 3 latach. A ja nagrywam ten film, żeby zobaczyć, czego się spodziewać możemy po tej grze. Kupiłem ją od razu i zobaczymy, z czym to się je. Na początek widzę, mamy Porsche, ale oczywiście nie ma żadnych licencji. Hey! I'm Alice, and today I'll be your tour guide. Cześć, Alice. Currently... Mam pada podłączonego, od razu mówię. W następnym filmie sprawdzimy, czy działa to na kierownicy. Teraz zanurzymy się w ten piękny świat Carrick Street, który podobno nie jest wcale zoptymalizowany. Bo słaba optymalizacja to żadna optymalizacja, nie? Ładna grafika nawet. Nawet mi się podoba, w sensie nie jest kosmiczna jakaś. Nie wiem, Need for Speed czy coś, ale ładnie po prostu to wygląda. Reset position, camera, okej. Ale motyw telefonu, już gdzieś to widzieliśmy, JDM, halo, widzicie, zgapili od was. Aha, czyli mam wszystko na maksy, czyli ta gra tak wygląda na maksymalnych detalach. Dobrze wiedzieć. Oczywiście, że jest tylko angielski i rosyjski. Ożeż ty chur... O Jezu, jak to się dziwnie jeździ. Ja pitole! No dobra, ale ja nie ogarniam tego. Ej, fajnie wygląda ta gra. Jezus Maria, ja tu... Co jest? Tak się nie jeździ. Tak się... Nie bierzcie ze mnie przykładu, widzowie. No mój komputer, wracając, powinien mieć więcej niż 120 FPS-ów. 120 mam teraz dlatego, że mam zablokowane tyle na monitorze odświeżanie, nie? No i ja chciałbym pojechać w lewo, a on mnie prowadzi jakoś tak dziwnie. Na trójeczce, w ogóle drifting Porsche z silnikiem centralnie umieszczonym. No dobra, dobra. Jak się skupię, to wychodzi. Jak na kiblu. Get to the port with Alice. Dobra, Alicjo. Eric z siódemką ktoś jedzie. Dobrze, czyli ona jest. Ta gra wygląda naprawdę dobrze. Serio. Jak ty się odzywasz? Taka ładna, tak brzydko mówi. Tu mam jechać szybko? Chyba tak, bo... Chociaż? Nie no, gra wygląda spoko. Konkurent NFS-a czy Forzy to nie jest, moim zdaniem. Jeszcze dużo mu brakuje. No nadal to jest Car X od Rosjanów. Specjalnie na tę okazję ubrałem taką fajną koszulkę od Karola, którą dostałem, znaczy kupiłem w sumie. Ale w fajnej cenie, także Karol, dzięki. Pasuje, myślę. Znaczy pasuje do tego, jakbym umiał jeździć w tej grze, ale odpaliłem ją pierwszy raz. Doganię teraz z wami, więc jeszcze nie potrafię, ale się nauczę. Jeżeli Jimmy zaczął Civiciem, to pozdro, komu się tak chciało robić? Nie no, ja miatką zacznę, no. Masta Miata. No ja tym zaczynam, no to musi się skończyć tak. Nie wyobrażam sobie zacząć inaczej gry niż miatą. Tym bardziej miatą bez licencji. That's where you'll be living from now on. Don't worry, you won't have to pay rent. Jimmy sorted it all out. Kurde, dobra, chciałem powiedzieć, że w tym dziadostwie muszę mieszkać, ale w sumie powiedzieć, że nie muszę za to płacić. To za darmo to jocet, słodki, pamiętajcie. Jedymy. Jak to marchewy sadzi? Ale to wali marchewami tej. Lol, ale wiksa. Gram z automatycznym sprzęgłem, ale nadal mogę go kopać, że tak powiem, widzicie? Fajnie, że mam chociaż miejsce
na którym mam... Mogę jeździć, burn the rubber. Free drift. Czyli w tym obszarze muszę driftować po prostu. Czwarty ukończyłem. Ta gra ma bardzo dużo takich wybuchów i tak dalej. O, complete a single race on R6. Spróbujemy jeszcze raz. Już wiem, z czym to się je. Jakieś, nie wiem, boostery czy coś. Bardzo czuję z kontroler, to już widzę. No kopię ją. Jest ciężko. Aj, kurde, czwarty. Co? Ale jak to możliwe? Już wiem, z czym to się je. Czekajcie, a jakbym tak... O, phone, okej, okay, apps, quick actions, multiplayer. Teraz mam pełne, okej. O, tryb zdjęć jest nawet. Tuning, styling, changing car. Tires, car showroom, map. Map. Wejdźmy sobie na mapę. GTA style. Multiplayer, legend. Player panel, okej. The multiplayer panel display your multiplayer connection status. Offline. Okej, czyli mogę się signąć, mogę się zarejestrować i będę... Ej, kurczę, mapa nie jest wcale taka mała. Mapa wcale nie jest mała, nie jest też duża, zobaczymy co będzie dalej, ale jak na razie jest interesujące. No i teraz nie mam screen stutteringu, ale za to... O Jezu, nie, to wiecie co, bo ja do miasta pewnie wjechałem i dlatego. I już nie mam 120 FPS. No ale jak sobie ustawi człowiek 60, to będzie git. Możliwe, że miałem podjechać do niej, no to podjeżdżam i się zatrzymamy. Sportowe hamulce, dlatego piszczą, pamiętajcie. O, żeż kurna Civic tej. I co to jest? Dobra, tu mamy miatkę. A, to jest... Boże, Toyota MR2. Nie poznałem. Sorry, od przodu nie poznałem. Zdobędę membership w klubie. To jest zwykły sprint. Nie no, grafika naprawdę mi się podoba. Muszą popracować nad wydajnością, bo ja mam 97 FPS, nie? Okej, tu zmieniam widok, tu mam nitro. Nie wiem, czy ten nitro się odnawia, czy nie. Tak, odnawia, dobra. Czyli jest git. Nie no, fajnie się gra. Na pewno sobie zlimituję do 60 FPS-ów, no żeby mi się tutaj, kurde, gra nie męczyła, bo gra ma... Trotling totalny. Moja karta graficzna ma 50 stopni. Jest wykorzystana w 70%, nie w pełni. To i tak dużo jak na tę grę. No procesor to tam 10%. No to procek to nic nie bierze. Procek się nudzi. O nie. Jezu, jak był blisko. Nie wiem, to nitro to chyba nic już nie daje. Jadę 179. Nie ma co oczekiwać więcej tego auta. Jest lekkie, dlatego tak szybko jedzie. Ciekawe, czy stacje benzynowe, tak jak w Need for Speedzie, naprawiają nam auta. O, i tu już jest pełna płynność, czuję to. No i dobra, na ręcznym trzeba jechać. Taki trochę Dekru Motor Fest, jeżeli chodzi o te takie napisy. Level progress, no całe plus 15 punktów pierwszego levela. Rack up the cash, buy cool cars. Bardzo dużo gadają w tej grze. Za dużo. Okej, okay, welcome to Sunset City. Okej. Okay. Thank you for buying Kyrix Street. Our team is continuing to work hard on expanding and upgrading the game. Kyrix Street is under active development. No to normalne raczej, każda gra chyba. Stick with us, we stay up. Russian Kyrix Technologies team. Hey, rookie racer. This is Roxy Foxy from the Wild Juniors Club. Roxy Foxy. Roxy Foxy, jak papier do dupy. Dwa razy dłuższa i jeszcze bardziej skuteczna. I mam wrażenie w ogóle, że ta gra, okej, wygląda dobrze, bo ma podbite odbicia i tak dalej, że to jest port z mobilek. Bo grałem w tę grę na iPhone'ie i wyglądała, no, identycznie. No nie! Jaki realistyczny wypadek. Record video. Condition. Mam jakąś kondycję samochodu. To nie moja wina, że ten Range Rover przyspieszył, jakby nagle dostał nitro w dupę, o takie. No te płomienie wyglądają do dupy. Są z rury. A są do dupy.
Powiem wam, bardzo interesujący jest ten sprint. Jest tak interesujący, że mi się powieki kleją do oczu. W sensie do siebie. 6 ukończyłem. Ja mogę tutaj kupić to wszystko, orzesz. Car showroom, pa, przyniesie mnie. Ale tak od razu? No i to wygląda ładnie. No oczywiście nazwy są, takie są. Mamy nawet Miatę w Cabrio, mamy Pontiaca Firebirda, Eclipse Mitsubishi drugiej generacji chyba. AE86, musiała się pojawić MR2, Mercedes E-klasa, tu jakiś kotek jest. Kotek, mamy kotka. Miau, miau, miau. Mamy E36, proszę bardzo. No M3, E36 musiała być. A czy jest w takim razie mój wojownik, czyli E46? Oczywiście, że nie ma. O Jezus Maria. Jakie fajne. No niedużo. Nawet Civic. To w takim niebieskim kolorze, jakim jeździłem. Petetka. Tu Sylwii, to od cholery. Supra z PCV-ką z tyłu już. Bo wiadomo, ona wychodziła 1000 koni bez zakucia w standardzie i Budda ją wymyślił. Powiecie, ta Toyota superka fajna, ale ona nigdy nie wychodziła w Cabrio i wygląda dobrze. Ej, wyobrażacie sobie mieć taką Suprę w Cabrio? Kurde bele mole, no powiem wam. Co tu jest jeszcze więcej? Tuning. Dobra, czyli standardowy tuning samochodu. I do wszystkiego mogę przechodzić z telefonu, więc nie mam konieczności jechania tam specjalnie, nie? Też mam pognieciony samochód w ogóle. Weight reduction. Dobra, mam 111 tysięcy. Kupujemy to za 6 koła. Dobra. Weight reduction zawsze w Miacie na tym, jak to się mówi. Na propsie. A gdzie mam moc? A, tu mam. HP 166. No dobra, to montujemy. Tutaj dyferencjał. Dobra, bo ja nie mam zespawanego dyferencjału. Ja miałem otwarty dyferencjał, ja tak bokiem latałem tej. Dobra, ej, teraz ona będzie latać jak cholera. Mam nadzieję, że lepiej. Uwaga. No bardziej się do driftu garnie. Ale czy bym powiedział, że jest duża różnica jeszcze po ulepszeniu jej? To nie. Serio? Dziwnie się tutaj jeździ na padzie, trzeba się do tego przyzwyczaić. No jest lepiej. Muszę jeszcze angle kita zamontować, to na pewno. Stylingu nie zmienię, bo ona ładnie wygląda, ja nie zrobię jej wcale ładniejszej. Czy ta gra jest ciekawa? Nie wiem. Na razie powiem wam średnio. Wymaga jeszcze wielu poprawek. Moja Miata na pewno wymaga tuningu. Jest zbyt wolna. Mamy jeszcze bardzo dużo ulic do zwiedzenia. Jest aktualnie noc. Przejrzeliśmy sobie listę samochodów. O Jezu, ja nie trafiłem. O, to się da zniszczyć, okej. Odkryjemy sobie kolejną stację, dobra. Czy ja mogę na niej zatankować? Gas station, enter. Stock sport gas. Gas is needed to drive a car. Before the race, check how much gas you have in the fuel tank. Okej, czy gas się... Paliwo się tu zużywa. No i nitro też. Nie, na razie... Odnowimy sobie, no i dobra. Okej, czyli będzie trzeba pamiętać o tankowaniu. No tego... W żadnej innej grze jeszcze nie było. O, jak mnie bus... Bus wyminął. Leciałeś kiedyś busem bokiem? Leciałeś kiedyś busem bokiem, pan? Nie. Yeah. Rosyjskie osiedle. No nie. Żadnego angielki to nie zamontowałem. O! Strefa zamieszkania tu jest nawet. No widać, że to na wzór Rosji robione, nie? Oni wiedzą, jak mają za oknem. Pad jest bardzo czuły. O, to jest to, co widzicie. Momentalnie rzucam autem, więc trzeba się wjeździć w pada. Ale tak ogólnie, jak już się wjeździmy, to idzie. Ja muszę strasznie przedłużać tu niej drift.
To już był koniec tego auta. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Karix wywarł na mnie średnie wrażenie, bo jak na razie nie mogę się połapać, co w niej tak do końca mam robić. Widzę, że nie jestem w stanie utrzymać 120 fpsów, a co będzie dalej, to zobaczymy w kolejnych filmach. Na pewno będzie drugi film, bo zobaczymy, czy działa w niej kierownica. Trzymajcie się, do następnego, buja!